Dziś tą małą Cessną polecimy na największe lotnisko w Polsce. Od śmigła! Nie, no tak podpompować jakby, jak już się szkodzi, to już wydawaj, wiesz. Papa, Foxy, od Mimoskor, uruchomienie pod hangarem i zakołującym Charlie Kila Papa koło do punktu oczekiwania przed pasem 09. Papa Foxtrot Lima Oscar, może startować pas 09 grątych. Startuje pas 09, Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar. Dawaj tu na prawo. O, żeby centralna była, a jedziemy. Dawaj. Nie. 50. Już powoli go możesz zbierać. I odpuść trochę. O, tak jest. Zapis lotu, który właśnie oglądacie, przedstawia jedną z moich ostatnich lekcji podczas szkolenia PPLA, czyli szkolenia na prywatnego pilota samolotowego. Wystartowaliśmy właśnie z Grądów i kierujemy się na miejscowość Wołomin, aby następnie obrać kurs na Warszawę, gdzie mamy zaplanowany niski przelot. W związku z tym, że nasz lot nie jest technicznie rzecz biorąc lotem odlotowym lub przylotowym do lotniska Warszawa-Okęcie, musimy okrążyć całą przestrzeń kontrolowaną i możemy wykonać wlot w CTR Okęcia dopiero od strony zachodniej. Jest to związane z tym, że wloty lub wyloty przez wschodnią część CTR-u są zarezerwowane dla statków powietrznych, które fizycznie lądują lub odlatują z Okęcia. Nasza trasa więc będzie o wiele dłuższa i taki lot będzie trwał o wiele dłużej. Jest to jednak dobry moment, aby na koniec szkolenia poćwiczyć nawigowanie z użyciem map. To generalnie taki kurs, nie? To start. I 26 minut. Dzień Grądy, Rodio Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar, przygodzona ostrej informacja 118-775 do Miłego. To zbiłeś pod biedę do Miłego. Ostrej informacja, dzień dobry, Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar. Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar, ostrej informacja, dzień dobry. Kłaniam się, proszę o otwarcie planu lotu. Odlot był 12.02, spłok 7000, 2000 stóp, Cessna 152. Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar, QNH 1017, który był start? 1017 i odlot 12.02, Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar. Sierra Lima Oscar, planu to aktywne, poproszę spłok 1. Spłok 1, 1017 QNH, Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar. No, Sierra Lima Oscar, w kontakcie radarowym. Ostra informacja, Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar. Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar, ostra informacja. Mam pytanie, czy strefa EPD30 między Wołominem a punktem Mike Warszawskim jest aktywna dzisiaj? Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar, poligon dzisiaj nie jest aktywny. Dziękuję bardzo, Foxtrot Lima Oscar. Sierra Papa Foxtrot Golf Whisky, ruch na godzinie 12,5 mili, znoszenia do 2000. Sierra Papa Foxtrot Golf Whisky, ruch obserwuję. Sierra Papa Mike Charlie, witam ponownie w kontakcie radarowym 1017. Jeszcze This is Worship Information Foxtrot.
Time 1:03:00. Expect November arrival. ILS Yankee approach for runway 11. Transition level 80. Departure runway 15. Wind 1:30 degrees. 6 knots. Bearing between 080 and 170 degrees. Weather tev okay. Temperature 28. Dew point 16. QNH 1017. No sig. When airborne, contact approach 128.805. Caution bird activity. End of information. Foxtrot. 1-1 się spodziewamy, tak? Tak, tak. O, przed nami mamy... No, ale dobra, pewnie to. Okej. Odpod? Okej, tak. Very good. Ratownik 19, Ostrzeń Informacja, dzień dobry. Po starcie z Ostrołęki, docelowy Warszawa Centrum Zdrowia Dziecka, nabieramy do 1500 stóp na 10.17, skłok 0001, ratownik 19. Ratownik 19, kłonka 10.17. Warszawa Informacja, dzień dobry, kłania się Sierra Papa Foxtrot Lima Oskar, donatelową przywolę. Sierra Papa Foxtrot Lima Oskar, Warszawa Informacja, dzień dobry, w kontakcie radarowym QNH 1017. 1017, dziękuję, Sierra Papa Foxtrot Lima Oskar. Zaczynamy! Dobrodzieju. Wracamy minuty prawie i odkręcimy zaraz na 281. Dobra, i teraz tak. Myk. A, więcej. Trzeba dwa razy, nie? Ta część guzika nie łapie. Dwa, a, można. Zapytam się o to TMA, nie? Zbliżamy się do południowo-zachodniej części przestrzeni kontrolowanej lotniska Warszawa-Okęcie i o ile w większości przypadków lot w CTR nie jest niczym specjalnym, po prostu uprzednio musimy uzyskać zgodę od kontrolera wieży na wlot w przestrzeń kontrolowaną, to tutaj w momencie, kiedy lecimy sobie po punktach Tango, Alfa, X-Ray, Romeo i Whisky, widzimy, że przed samym CTR-em mamy również krótką przestrzeń TMA warszawskiego, za które odpowiedzialny jest kontroler zbliżania. W celu uniknięcia sytuacji, kiedy będziemy musieli omijać to TMA warszawskie, czyli tym samym schodzić poniżej 1000 stóp, poprosiłem informatora, aby skoordynował ten nasz przelot Alfa X-Ray na wysokości około 1500 stóp, czyli tym samym wlot w TMA Warszawy z warszawskim zbliżaniem. Co zaraz będzie słychać na nagraniu? Warszawa Informacja, Sierra Papa Foxtrot Lima Oskar, pytanie. Sierra Papa Foxtrot Oskar, Foxtrot Lima Oskar, Warszawa Informacja. Czy mógłbym pana prosić o koordynację z approachem? My chcemy przylecieć na tranzycie Alfa X-Ray z TMA Warszawa. I pytanie, czy możemy to zrobić, Sierra Papa Foxtrot Lima Oskar, na wysokości około 1500 stóp. Chciałbyś wlecieć w CTR Alfa X-Ray, tak? 1500 stóp. Potwierdzam, natomiast przed CTR-em mam jeszcze TMA Warszawa. Proszę wykonywać 1500 stóp. Dziękuję bardzo, Sierra Papa Foxtrot Lima Oskar. I dzięki temu, że mamy takie przyzwolenie, możemy kontynuować nasz lot na optymalnej wysokości i nie musimy schodzić poniżej 1000 stóp, aby potem znowu wznosić się wyżej. Sierra Papa Romeo Whisky Bravo, chyba wracał na Babice, bo ta pogoda tutaj nad łodzią to nie za bardzo by wygląda. Sierra Papa Romeo Whisky Bravo, Warszawa, informacja zrozumiała. Tutaj jest, tak? Tak. Okej. Okay. Co, coś mieli? Pogoda nad łodzią nie za bardzo by wygląda. No i dobrze, no. To prawidłowa decyzja. Jak nie za bardzo, to trzeba wracać. A. Strefy tak mniej więcej przez Białobrzegi dalej na Piotrków. Tu mamy tą drogę. Przyjąłem Sierra Papa Romeo. Odbijam w prawo na kurs 328. Warszawa Informacja, Sierra Papa Kilo Golf Zulu, dzień dobry. Sierra Papa Kilo Golf Zulu, Warszawa Informacja. Warszawa Informacja, Sierra Papa Foxtrot Lima Oskar w zalocie do punktu X-Ray. Łączność Warszawa bierze 118.305. 118.305, dziękuję, do usłyszenia, Sierra Papa Foxtrot Lima Oskar. Komendowy Baki.
Kłaniam się okręcie wieża, Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar 1500, to pan pipiot w dolocie do punktu X-ray. Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar wieża, dzień dobry, zidentyfikowany w dolocie do punktu X-ray, 2 mile od X-raya na południowy zachód, słucham. Potwierdzam, pozycję Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar, proszę zwolnić na wlot do CTR-u. Lima Oscar, wzywam do wlotu CTR-u przez punkt X-ray Romeo i Whisky, nie wyżej niż 1500 stóp wysokości bezwzględnej, QNH 1017. Zalecam wlot do CTR-u przez X-ray Romeo i Whisky, nie wyżej niż 1500 stóp i QNH 1017, Sierra Papa Foxtrot Romeo Oscar Lima Oscar, korekta. Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar w wlocie do punktu Whisky. Sierra Lima Oscar, znad Whisky, mieć pozycję zwiatną do 1-1. O. Proszę zbliżyć wetrę do pasa 1-1, Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar. No widzisz. No widzisz, no. Trzeci może ci dać nawet, nie? I co, i teraz powiedz zbliżyć wetrę, nie? Zaraz. No za moment, nie? Na środku jak będziesz, tak? No trochę podleć, nie? Bo to wiesz, no, to... Tak. Wydaje się, że jest blisko, ale my jesteśmy jeszcze daleko, daleko, nie? No, nie. Taką małą piosenką to wiesz. No, pociąg. O, raczek. Zobacz, idzie. Dobra, mówię, nie? No możesz. Prawa z wiatrem, pas 1-1, Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar. Sierra Lima Oscar, zezwalam podejście do 1-1 i low pass, wiatr 110 stopni, 8 metrów. Zezwalam na podejście do pasa 1-1 i zezwalam również low pass, pas 1-1, Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar. Bez klap? No i dziesiątki możesz mieć. Dobra. A tam wieża. O, papi? No. O, idźcie na papi, za wysoko tam. Ej, damy więcej klap, żeby trochę pod strobień podejść. O, ale za wysoko. Dawaj, pełną moc teraz, bo masz duży opór, patrz na prędkość. A. I idź sobie. Możemy jedną klapę sobie zachnąć. Cyk. Tak. Dawaj podgrzew. O, sorry. Trochę mniej gazu. Trochę mniej gazu, uważaj na klapy. No i zobacz się w lewo. No. Kurde. Pomachamy im? Możesz. Kurde. Sierra Lima Oscar, zainteresowany się jednym low-passem? A bardzo byśmy chcieli, Foxtrot Lima Oscar. To teraz proszę w lewo na eko i z wiatrem do 1.5. Super, dziękuję bardzo, w lewo wykonuję na eko i z wiatrem lewem pas 1.5 na pewno Foxtrot Lima Oscar. Opłacało się zrobić do pasa. No. Chodź. Lewa z wiatrem, pas 1.5, Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar. Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar, wyzwalam 3/4 niski przelot nad 1.5, wiatr zmienny 5 metrów. Zezwolę 3/4 i niski przelot nad pasem 1.5, Sierra Papa Foxtrot Lima Oscar. British Airlines. Jest Airways. Airways. Tak. Steruj tak tam na te... A te budynki tam, na tą drogę, no nie? No. Już sobie dyszka, już pochyl macha, już mniej gazu. Żebyś to papi się zobaczył też. No wiem. Bo trochę za wysoko będziemy znowu. Daj 20. O, już kurde kołuje. Locik następny. A, tutaj nie ma. O, ciekawe. No tak, no bo tutaj nie ma podejść, nie? Jak widać na załączonym obrazku, nie dość, że udało nam się odwiedzić największe lotnisko w Polsce, to jeszcze mieliśmy okazję przelecieć nad najdłuższym pasem w naszym kraju. Bowiem pas 1533 ma długość prawie 3700 metrów. Niesamowita. Dobra, to co?
Odchodzimy, nie? No. Sierra Lima, Oscar, po niskim przelocie kieruj się na Romeo i X-Ray. Po niskim przelocie w prawo na Romeo i X-Ray, Sierra Papa Fox, Lima Oscar. Dziękuję panu bardzo. Już? Pa. I co, i już lecimy, nie? No. Tak. Oscar, opuszczasz granicę przestrzeni kontrolowanej, służba kontroli ruchu lotniczego zakończona, łączność Warszawa, informacja 128-575 do miłego. I to tyle, jeśli chodzi o naszą wizytę na Okęciu. W tym momencie wracamy do prądów. Oczywiście tą samą trasą, którą przelecieliśmy z powodów, o których wspomniałem wcześniej. A ja powiem tylko tyle, że fajnie jest zobaczyć w rzeczywistości lotnisko, na którym no, wirtualnie wykonało się kilkaset operacji. Mogę powiedzieć tylko tyle, że w rzeczywistości efekt jest o wiele lepszy. Drodzy Radio Sierra, Whisky Hotel po starcie 09, z drugiego lewego do 09, odchodzę do strefy północnej, zostanie 2000 stóp. A gdzie jest dobranie? Zobacz. Jeszcze go poderwałem. Jeszcze troszkę, no. Mam go jeszcze. Dobra, flaca, podgrzew, światło. Tak. I dohamowujemy. Spokojnie. I przez lewe ramię, pamiętaj. Okej. Najlepiej się obracać, nie? Woohoo! We did it! Let's go home. A. A, proszę bardzo, paparazzi. Tak. Musi być. Chyba za co? Tak, to my, gwiazdy sportu i rekreacji. Dawaj tam pod dystrybutor. Okay. Dobrze, gasimy. Tak. Dawaj. Congratulations. Thank you. Your pass. Next step.